Pogoda na tegoroczne ferie zimowe dla uczniów jest jak na zamówienie, więc niewiele trzeba, aby przyjemnie spędzić czas, nawet nie wyjeżdżając poza miasto. Korzystają z tego chętnie łyżwiarze i ci, którzy dopiero chcieliby opanować jazdę na łyżwach. Morusi ładna aura sprzyja lodowisku, które w tym roku jest niezadaszone, a przez to bardziej podatne na kaprysy pogody. Ale cieszą się z tego również uczniowie, którzy mogą ślizgać się, korzystając z preferencji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 21 osób, wstęp na lodowisko ma bezpłatny, na każdej godzinie, na każdą tercję. Pozostałe osoby mają bilet ulgowy, feryjny w wysokości 2,50 zł. Ferie jeszcze trwają, więc warto do końca wykorzystać te możliwości, które oferuje w tym roku na lodowisku Mosir. Inne możliwości stwarzają natomiast Bolesławieckie Termy. Tam oferta Mosiru dotyczy i części mokrej, czyli basenu ze wszystkimi przyległymi atrakcjami wodnymi i części suchej. Szczególnie w salce treningowej odbywają się ciekawe zajęcia, m.in. dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków. Zrobienie szpagatu dla pani instruktorki to żaden problem, ale dzieci musiały już w tym momencie trochę nad sobą popracować. Znacznie lepiej dzieciom wychodziło inne ćwiczenie gimnastyczne, a mianowicie mostek. Próbujemy ten czas coś zrobić dla dzieci, prawda, bo to są ferie i nie każdy może wyjechać. Organizujemy tak dwa razy w tygodniu, po dwie godzinki dla dzieci. To są zajęcia akrobatyczne, siłowe i sportowe. Dzieci się męczą, przedszkolanki są bardziej zadowolone. Jest fajna zabawa, bo robię im takie a la zawody. Dzieci się bawią. To jest najważniejsze, że są zadowolone. I kto przychodzi? Tylko takie najmniejsze dzieci, czy też trochę starszy? Nie, to już tak jest duża grupa. Zaraz za godzinkę mam mniejszą grupę i przychodzi 3-4 latka. Są jeszcze mniejsze. I są różne, w różnych wiekach, nie? Pani Honorata jest na pół Włoszką i dopiero od roku uczy się języka polskiego, ale z dziećmi bardzo łatwo nawiązuje kontakt, co szczególnie było widoczne w zawodach szybkościowych. Na pływalni Orka uczniowie mogą, jak zwykle, pływać i bawić się w wodzie, korzystając z obniżek cen biletów. Ale mogą też skorzystać z bezpłatnych lekcji doskonalenia pływania albo nauki pływania od podstaw.